Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu i dzisiaj będzie taki dzień z życia studenta dietetyki, tak jak to mogliście przeczytać w tytule. No i cóż, jest za 10:08, ja dopiero co praktycznie wstałem, plan na najbliższą godzinę, pójdę się ogarnąć, zacznę też robić jedzenie na uczelnię i też muszę dokończyć sprawozdania na laboratoria, także no, to Wam wrzucę i widzimy się za chwilę. No ja już się ogarnąłem i kurde, muszę iść do fryzjera, bo tak zarosłem, że ja pierdzielę, ale mniejsza. Teraz będę robił sobie jedzenie na uczelnię, także wrzucę Wam właśnie timelapsa i później Wam powiem, co przygotowałem, jak już zrobię, także zobaczymy. No i ja właśnie robię sobie te posiłki, tu mam taką jaglankę z daktylami, z borówkami amerykańskimi i z płatkami śniadaniowymi i wrzucę Wam tu oczywiście śmakro i zrobię sobie chyba dwa posiłki, tu będzie taki omlet, ale zresztą zaraz go zobaczycie. No i tak wygląda gotowy omlet, a nie, chwila, już było. O, teraz już lepiej, troszeczkę nie chciał ze mną współpracować, bo dałem za mało batków owsianych i się tak połamał. No ale to nic. Ale to jeszcze nie wszystko. Patrz na to. O. Widzisz? I teraz pewnie sobie myślisz, kurde, ale bym zjadł takiego omleta. Ale on musi być dobry. No ale kurde, nie mam przepisu. I nie umiem gotować. A wiesz co? Cyk, tutaj masz przepis. Wystarczy Wam tylko dwa składniki na dobrą sprawę. I jest to bardzo proste. Także jeśli nie widzieliście jeszcze, no to odsyłam tam. No, a ja teraz będę robił sprawozdania na laboratoria. Także może też wam wrzucę jakiegoś timelapsa. Zobaczymy. Także zobaczymy. No, ja jeszcze nie skończyłem, ale no przecież nie będziecie oglądać minutowego timelapsa, jak siedzę przy zeszycie. Także postanowiłem Wam pokazać, jakie nowości mi przyszły, jeśli chodzi o książki. Także już Wam pokazuję. No, a więc zaczynając od tej. Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej. Bardzo zachęcający tytuł. Jednakże właśnie byłem na szkoleniu niedawno z Stretching i Mobility i właśnie tam została mi polecona. Także o, sprawdzimy, jak to będzie się prezentować. Kolejna książka to Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. Z tego co słyszałem, bardzo fajna książka. Polecało ją parę osób, między innymi właśnie Szmeks i Tomek Grzymski. Jeśli ktoś ich obserwuje, to pozdrawiam. I no jest trochę gruba, ale no zobaczymy. Zapowiada się ciekawie, chociaż jeszcze jej nie czytałem. I kolejna książka. Ta zaś została polecona mi na anatomii. I tu mamy Stanisława Konturka, Fizjologia człowieka, tylko że układ trawienny i wydzielanie wewnętrzne. No i to właśnie jest wszystko o układzie trawiennym, bardzo szczegółowo już. No, mniej więcej tak to wygląda. I to dopiero przeczytałem wstęp, można powiedzieć. Pierwszy właśnie akapit, no. Ale to właśnie dopiero zaczynam, a te co dalej czytam, o, no to nic nowego. Kończę to fizjologię, znaczy w sumie jestem tak w połowie prawie. No i czytam dalej Steve'a Jobsa, tylko no to jest grube, to też jestem tak, no w połowie może, no jeszcze nie. Ale no to biografię polecę, bo bardzo fajnie się czyta. I jak się dowiecie, jakie Steve Jobs stosował diety, to
to, co dzisiaj się słyszy, to jest nic w porównaniu to, co on stosował za różne dziwne diety. No, także to polecam, to zresztą też, jeśli ktoś się interesuje, no ale to jest dosyć trudna książka. Dobra, do zanudzania, widzimy się później. O, co wy tu robicie? Ale skoro już tu jesteście, no to przyszedł czas na pierwszy posiłek dnia i będzie to jajecznica. I cóż, jest godzina jakoś, zaraz wam powiem, 10:40, minęły 3 godziny od przebudzenia i w sumie dopiero teraz jestem jakoś w miarę głodny i też zaraz będę wychodził, dlatego właśnie postanowiłem, że zjem teraz i pokażę wam już formę gotową. I cyk, gotowe, mamy tak, jajecznicę z bekonem i z szynką na podbicie białka. I do tego jakieś warzywko, w moim przypadku ogórek. Makro wam wrzucam teraz. I no, ja to zjadam i będę szedł już na uczelnię powoli. Także widzimy się później. No i witam was na treningu. Tym razem postanowiłem, że zamiast muzyki nagram voiceover. I od razu z góry sorry za poprzednie klipy, bo no, wiatr był bardzo duży po prostu. I dlatego wrzuciłem napisy, żeby to jakoś brzmiało. No, a więc wrzuciłem wam środowy trening i jest to trening dołu. I zaczęliśmy od ciągów sumo, tak jak widzicie, stopniowo zwiększałem ciężar. Planowo było 220 na 2 powtórzenia i 2 serie. Udało się oczywiście to zrealizować i szczerze mówiąc było to bardzo lekko, aż się dziwiłem, bo obawiałem się trochę tych ciągów, szczerze mówiąc, ale też wziąłem sobie przetreningówkę i było całkiem spoko. No lekko to wygląda, także jestem zadowolony. No i pierwszy raz też robiłem na tych takich żeliwnych obciążeniach, no i lepiej mi się robi, szczerze mówiąc. No dobra, po ciągach były maski biodrowe, co zresztą widzicie, na 170 i to było w super serii właśnie z takimi split squatami właśnie z podwyższoną stopą, tak jak widzicie. Odnośnie mostków i właśnie tych przysiadów, które teraz widzicie, to mostki mają za zadanie wzmocnić mój pośladkowy, natomiast te przysiady właśnie mają poprawić moją mobilność jeszcze w stawie skokowym i biodrowym. Kolejnym ćwiczeniem były rumuńskie martwe ciągi, tylko że na hantlach. Robię to ćwiczenie już od jakiegoś czasu i naprawdę fajnie się robi, fajnie czuć dwójki. Na początku robiłem w butach ciężarowych, bo brakowało mi mobilności. Teraz też nie jest perfekcyjnie, ale jest na pewno dużo lepiej niż było. No i właśnie tak jak wspominałem, fajnie czuję dwójki. Tam były chyba 3 serie na 38 bodajże, jeśli się nie mylę. No ale ogólnie dwugłowe mam słabe, kulszowo-koleniowe, żeby być bardziej precyzyjnym. No i dlatego je wzmacniam ciągle. No i ostatnim ćwiczeniem było takie ćwiczenie stabilizacyjne. Były to Zerher Holdy robiłem na poprzednim planie. I tak jak widzieliście, no były 4 serie. Znaczy w sumie wy widzieliście 2, bo też wszystkich serii nie wrzucałem. I było tam 95 kg. Także no już całkiem ciężko jest. Ale no już ten plan niedługo kończę. No i dajcie znać, czy wolicie taką formę właśnie voice-over na treningu, czy wolicie właśnie muzykę po prostu. Też rzucę wam ankietę, to jak możecie, to zagłosujcie. No i możecie też napisać właśnie w komentarzu, co wolicie. Także pozdrawiam i miłego oglądania dalszej części vloga. No ja wróciłem na chwilę na mieszkanie. Jest godzina 4:30. I ogólnie mieliśmy laboratoria, gdzie robiliśmy jedzenie, także nie zjadłem nic z tych rzeczy, które przygotowałem, także zaraz wam pokażę. No, także tu mam to właśnie tą jaglankę, tutaj mam ten omlet owsiany, który wcześniej robiłem i nie zjadłem tego z tego powodu, że właśnie robiliśmy sobie tam jedzenie. Dzisiaj mieliśmy właśnie takie desery, była owsianka też, z mleczkiem kokosowym był kisiel, był, co tam jeszcze było? Było jeszcze tiramisu na deser, także trochę tych kalorii wleciało, nie wiem ile mniej więcej. Gdybym miał szacować, myślę 800 000, także coś takiego. Także dzisiaj będzie tak mniej więcej, no tak mniej więcej będzie kaloryka. I teraz może kilka słów odnośnie tego. Czekajcie.
Może kilka słów odnośnie tego, czy warto studiować dietetykę, czy ja jestem zadowolony. Jeśli będziecie chcieli, to nagram cały materiał o tym, czy warto, czy nie, czy ja jestem zadowolony, czy nie. Ale tak pokrótce, no bo tytuł nawiązuje do tego. Mi się podoba, szczerze mówiąc. Oczywiście są przedmioty, które są trudniejsze, łatwiejsze. Są też takie, które no, nie są za bardzo potrzebne, ale są też takie, które są no, potrzebne. Także no, chyba na każdym kierunku tak jest, że nie wszystkie przedmioty polubicie i nie wszystkie będziecie uważać za słuszne i potrzebne, no ale musicie przez nie przebnąć. Na pierwszym roku ogólnie będziecie mieć taką, no ja w sumie jestem dopiero na drugim semestrze pierwszego roku, także nie mogę się jakoś zbytnio wypowiedzieć, co będzie dalej. Ale z tej perspektywy, w której jestem teraz, no to jest dużo właśnie takich ogólnych przedmiotów na początku, typu anatomia, typu fizjologia, typu genetyka, typu właśnie chemia. I no to przez to trzeba przebrnąć, żeby wiedzieć, o co chodzi, tak jakby od początku, no bo podchodzicie do tej żywności tak jakby od chemicznej strony od samego początku tego, w sensie, no, jak się składają białka i takie różne rzeczy. Podsumowując, na tą chwilę uważam, że warto. Jeśli ktoś się tym interesuje, no to jak najbardziej. Czy są to łatwe studia? No moim zdaniem łatwe, niełatwe, ciężko powiedzieć. Jeśli będziecie się uczyć, no to będzie w miarę okej, dacie radę. Ale no warto mieć jakieś podstawy właśnie z biologii i z chemii przed tym, zanim podejmiecie ten kierunek. Ja nie miałem, dlatego musiałem trochę nadrabiać. Ale wszystko da się zrobić, jeśli naprawdę będziecie chcieć. Także takie kilka słów o dietetyce. Dobra, co teraz? Ja będę znowu leciał na uczelnię, bo mam kolejne laboratoria, na które właśnie robiłem te sprawozdania rano. I pewnie widzimy się już wieczorem. Także do zobaczenia. No i mamy 20:20, ja właśnie wróciłem z uczelni i zjem jeden z tych posiłków, które zrobiłem, a drugi zostawię na jutro. No. Także dzisiaj zjadłem te dwa posiłki, co widzieliście, plus jeszcze tam trochę rzeczy na uczelni, czyli myślę, że tak około 1000 kalorii. Także tutaj wam wrzucę makro całego dnia. No. I cóż, wydaje mi się, że to będzie na tyle. Także jeśli sobie coś jeszcze przypomnę, to wam dogram. A jak nie, no to dzięki za oglądanie. Jeśli materiał się podobał, no to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w następnym materiale. Siemanko, do zobaczenia.